Witam Was, kochany Wagusie, na moim kanale Kasia Tarot. Niedługo zmienię to całe intro, nie przejmujcie się, jest po angielsku, zmienię na polski. I to będzie Wasze takie czytanie tygodniowe, bo jesteście jednymi z moich najlepszych widzów, oczywiście, bo wagi rządzą. Sama jestem wagą, dlatego lubię czytać dla wag, bo sama jestem zainteresowana. Co wyjdzie. Nie czytam sama dla siebie, bo po prostu sama sobie za dużo wyobrażam. Także wolę czytać dla Was, dla wag, które mnie oglądają. Wolałabym, żeby ktoś mi wyciągnął karty i poczytał, niż sama czytam. Niestety nie wychodzi mi, nie rozumiem. Jeżeli chodzi o czytanie samej dla siebie, to nie mam do tego żadnych zdolności. Po prostu mi się wydaje, że moja wyobraźnia za bardzo działa, po prostu za dużo wiem na swój temat i po prostu sobie wyobrażam, nie, tak nie może być. I nie lubię dla siebie czytać, także jeżeli znacie kogoś, kto mi wyciągnie karty, albo wy spróbujcie mi przeczytać karty, jeżeli macie, jeżeli interesujecie się tarotem, dajcie mi znać i wyciągnijcie dla mnie też karty. Napiszcie mi w opisie, czy jak się interesujecie tarotem, jeżeli chcecie popraktykować, wyciągnijcie dla mnie karty. Bardzo Was proszę. Zobaczymy, co tam wyjdzie. No, pouczymy się razem. Dobra, wyciągam na ten tydzień, bo to będzie takie ogólne czytanie na następne 7 dni. Zobaczymy, co nam karty powiedzą. I tu nasza karta Sprawiedliwość mi tutaj wyskoczyła. To jest nasza karta. Dziękuję. Będziemy w naszej swojej energii wagowej. Mamy tu Królową Kielichów. Mamy 9 kijów i mamy tutaj Królewicza Pentakli. O, Wagusie, co wy tam znowu w tej głowie myślicie? Ciężko pracujecie. Będzie jakaś oferta do nas. Ja wam mówiłam na miesięcznym czytaniu, jak pamiętacie, na miesięcznym czytaniu, żebyście sobie zrobiły przerwę, Wagusie, bo wy ciężko pracujecie, bardzo ciężko pracujecie i dalej ja was widzę, wy ciężko pracujecie i nie macie tej przerwy, nie robicie sobie żadnej przerwy, pędzicie do przodu i w tym tygodniu też będziecie pędzić do przodu, nie zrobiłyście sobie dalej wakacji, urlopu, żebyście sobie parę dni musicie sobie znaleźć w tym miesiącu, żeby się zrelaksować, okej? Okay? To jest też dla mnie, także pracujecie cały czas. Ty, Wagusiu, mi się wydaje, że będziesz w energii Królowej Kielichów. Co to oznacza? Mam tutaj tą królową. Będziesz taka kochana w tym tygodniu, będziesz bardzo kochana, będziesz bardzo uczuciowa, będziesz zajmowała się swoimi dziećmi. Te dzieci mogą ci też skakać po głowie, bo Królowa Kielichów, ona kocha dzieci, myśli o dzieciach bardzo dużo, ale te dzieci też nie potrafi tym dzieciom powiedzieć nie i te dzieci mogą skakać jej po głowie. To jest taka kochana królowa, delikatna, cichutka. Także możecie mieć trochę tej energii królowej pucharów. Będziecie trochę zmęczone. Jesteście już prawie na końcu, nad czym pracujecie. Jesteście już prawie na końcu. Coś tam, jeżeli pracujecie nad jakimś projektem, będziecie dalej trochę pracować, już jesteście trochę zmęczone, patrzycie na tą samą swoją pracę, ale dalej idziecie do przodu. Cały czas idziecie do przodu. Ja was tutaj widzę. Zobaczcie, jak tutaj harujecie, ale robicie to, co lubicie. Dlatego poświęcacie dużo, dużo czasu temu, co lubicie, dużo pracy. I robicie to. Lubicie tą pracę, powiedzmy. Będzie moment, nie wiem dlaczego, poczujecie się tutaj, zobaczcie, mam te 5 pentakli. I tak będziecie mieć w głowie, że was nikt nie chce, że was nikt nie kocha, że was ktoś zostawił. I to będziecie mieć w głowie. Poczujecie się trochę takie odsunięte. Mi się wydaje, że możecie być bardzo emocjonalny w tym tygodniu właśnie przez tą królową kielichów. Będzie łatwo was może zranić. Mi się wydaje, dlatego w głowie będziecie mieć te 5 pucharów, że nikt was nie docenia,
że lubicie dużo, a tak naprawdę nikt was nie docenia. Będziecie sobie również coś tam w głowie rozważać, pod koniec tygodnia planować i zdecydowanie idziecie do przodu. Ja tutaj widzę super sukces. Super sukces. Jeszcze jedno zostawiłam na koniec, zaraz wam tutaj powiem. No nie na koniec, bo jeszcze nie kończę, ale jeżeli chodzi o te karty, co tutaj wyszły. Zobaczcie, tu jest sukces. Cały czas przejdzie do przodu i będziecie mieć jeszcze następne plany, co dalej robicie. Także wy jesteście skupione na działaniu wagi. I w tym marcu mi się wydaje, że też będziecie bardzo dużo pracować, skupicie się ogólnie na pracy, nie, ale możecie być trochę emocjonalne. Możecie się poczuć o takie odsunięte trochę. To zwracajcie na to uwagę, nie czujcie się tak. Może potrzebujecie właśnie tej przerwy, może potrzebujecie paru dni, żeby odpocząć psychicznie czy fizycznie, zależy jaką pracę robicie. Po prostu sobie trochę odpocząć, bo mi się wydaje, że możecie być trochę emocjonalny, zdołowany. Także dajcie sobie już ten spokój z tą pracą, zróbcie sobie przerwę. Ale plany dalej na przyszłość, wy nie zatrzymujecie się. Pędzicie do przodu i do swojego sukcesu. Jeżeli jakiś jeden projekt macie zrobiony, odniesie sukces. To pędzicie dalej. Proszę, mamy rydwan, to jest bardzo pozytywna karta i to jest karta, która pokazuje, że wy możecie po prostu manewrować tak w życiu, że po prostu dajecie sobie radę. Pędzicie do przodu. Nie załamujecie się. Pędzicie, idziecie na tej ścieżce. Jesteście na dobrej drodze, jesteście na ścieżce do sukcesu. Plus dodatkowe plany jakieś tam przyszło. Nie zaczynacie nic od początku. Wy dalej robicie to, co robiliście, ale dodajecie coś, może jakieś nowe plany, może coś zmienić, może zrobić w ten sposób. Wy cały czas 24 godziny na dobę wy myślicie, planujecie, pracujecie, idziecie do przodu. Super energia. Teraz wróćmy do tego króla. Mamy tutaj króla pentakli. Dla wszystkich. Ale mamy tego króla pentakli, to może być osoba z podznaku ziemskiego, czyli co? Panna, byk, koziorożec. I ten królewicz ma ofertę dla was jakoś. Teraz dołożę karty i zobaczymy. Ten królewicz tutaj jest zainteresowany chyba tobą, ogląda, patrzy na ciebie, co ty tam robisz, może to jest twój pracodawca, może to jest jakiś znajomy, ale ten królewicz idzie do ciebie z ofertą. Chce coś zacząć na nowo z tobą i coś takiego porządnego, bo to jest, mamy tutaj asa pentakli, czyli to nie jest jakieś wishy-washy oferta, jakaś oferta taka, to jest stała oferta. On coś, ten król wam będzie coś oferował, stabilnego. Co zaraz wam dołożę karty, zobaczymy. Na pierwsze, co ja chcę zobaczyć, te 5 denarów. Dlaczego wy będziecie się tak czuć porzucony, zostawione na lodzie, na wodzie, na śniegu, gdzieś tam same idziecie bezdomne, tak możecie mieć moment w tym tygodniu, tak się poczujecie, że nie jesteście niekochane, że nikt was nie chce. I chcę zobaczyć, dlaczego ta karta tak wychodzi tutaj nam. No bo jesteś zmęczona. Jak mówiłam wcześniej, jest 9 głów i patrzcie. Jesteś zmęczona, wago. Dajcie sobie już spokój, dajcie sobie na luz. I wiadomość jakaś was może przykrość wam sprawić, ale nie zwracajcie na to uwagi. Wy sobie tu ciężko te monety tam rzeźbicie, pracujecie. Ale mi się wydaje, że będziecie bardzo emocjonalne i możecie blokować inne osoby, możecie być niezainteresowane osobami, po prostu skupiacie się na pracy, manewrujecie, może nawet są dwie osoby, ale tak za bardzo nie widzę. Pracujecie na lepszą przyszłość, na szczęście. I to, ale ogólnie wam ta praca sprawia szczęście, bo mamy tutaj 10 tych pucharów. To, co robicie, ta praca wam sprawia szczęście, ale musicie trochę zwolnić. Bo ja tutaj widzę was, działacie, planujecie coś, tego nie możecie usiedzieć tak na tyłku. Będzie moment, że będziecie już tak zmęczone, że po prostu poczujecie się bardzo źle. Dlatego właśnie mówię, musicie sobie chociaż parę dni wolnego zrobić, odpocząć od tej pracy i nie robić nic przez moment. Dobra, sprawdźmy tego króla. Bo on to ten król. Ten król ma jakieś plany, czeka na was tak naprawdę. I proszę, tutaj mamy nawet asa, buła. Wiecie, do czego to jest symbol, nie? I mamy asa kielichów. Słuchajcie,
Ktoś, Wagusie kochany, ktoś jest wami bardzo, ale to bardzo zainteresowany i to może być niekoniecznie nowa osoba. Możecie znać tą osobę. Zobaczcie, mam trzy asy. Tym królewiczem. I ten królewicz czeka na was. Ten królewicz może czeka na waszą odpowiedź. Trzy asy wam oferuje. Pożądanie jest, uczucia są i coś stałego też. Nic nie mówię, Wagusie. Jest jakiś królewicz się zaplątał tutaj, ale Wagusie po prostu nie, Wagusie pracują ciężko, one nie mają, nie wiedzą, gdzie jest ten romans, nie patrzą na romanse. Tutaj dążą do sukcesu, biegną, coś tutaj pracują, tworzą, nie mają czasu. Wagi ostatnio w ogóle nie mają czasu na sprawy miłosne, co jest bardzo nienormalne, jeżeli chodzi o wagi. Wagi się skupiły teraz na pieniądzach, na sukcesie. Może nie to, bo wagi nie są aż tak, jeżeli chodzi o pieniądze. Wagi lubią duże pieniądze. Wagi nie będą zajmowały się jakimiś małymi biznesami i tak dalej. Wagi szukają czegoś, żeby coś dla siebie, może jakieś większe pieniądze. Pierdołami się nie interesują. Ale co ja chciałam powiedzieć, wagi ogólnie tak się skupiają na swojej pracy i tak nie zwracają uwagi na inne osoby ostatnio, albo czy tam na jakiś romans. Napiszcie mi w komentarzach, co się tam z wami dzieje i czemu wy tak ciężko pracujecie, Wagusie, bo wy jesteście zajęty. Jak nie praca, to wasze hobby. I tyle. Jak nie praca, to hobby. Dobra, pomyślcie o tej osobie, o której chcecie pomyśleć, o której myślicie cały czas. I zobaczmy, jakie są intencje tej osoby w stosunku do Was. Osoba naszych wag. No, ale tu jest królewicz pentakli. To jest taki stały, stabilny królewicz, na którym można polegać. To jest taki królewicz, który zajmie się domem, finansami. Negatywna cecha to może być, że za bardzo może być materialistyczny ten królewicz, ale ja widzę, że on jest bardzo zainteresowany wami wagi. Bardzo. Ale czeka na was. To nie jest taka osoba, która zaraz wyjdzie, rzuci się na was. To jest osoba, ona czeka, obserwuje was i chce zacząć coś nowego z wami. Jest w tym tygodniu wagi. Napiszcie mi w komentarzach o tych królewiczach waszych. Albo królewna, jeżeli mówię do panów wag. Dobra, osoba. Tu jest wasza osoba. I już ta osoba myśli o was. To jesteś, tu jest waga. Proszę, dziękuję. O, ta osoba przez was może się czuć wyrzucona na ulicę. Sama waga w głowie tego kogoś. Bagi. Bagi. Słuchajcie, ten ktoś to ma obsesję na waszym punkcie. Ta osoba ma obsesję. Słuchajcie, my tu mamy ciebie. Ciebie, Wago. Oferta. Tu ktoś się czuje taki trochę niedoceniony, może się wstydzi. Może uważa, że wy nie zwracacie na niego uwagi, bo nie jest na waszym poziomie, czuje się gorszy. Ale ta osoba bardzo chce mieć 10. Może ta osoba nawet ma te 10 pentakli i chce się z tobą podzielić. Bo w ogóle ta osoba bardzo o tobie myśli. Żeby się z tą skontaktować, żeby ci coś powiedzieć. I ta osoba widzi ciebie jako materiał na życiowego partnera, na małżeński. Ktoś, słuchajcie, wiecie co? Nawet ten Page tu pentakli, ta osoba, wiecie, że to nawet może być pierścionek zaręczynowy. Bo kochane wagi, oczywiście to nie jest dla wszystkich wag. Mam nadzieję, że dla wszystkich, bo czytanie jest super. Także jest ta osoba myśli poważnie, poważnie o ślubie, o małżeństwie, o związku z tobą. I nawet ja tu widzę dla niektórych wag, ktoś tu idzie z kółeczkiem,
do Was w tym tygodniu. Mi taka myśl mi przyszła do głowy. To nie bierzcie tego na poważnie, ale macie tutaj osobę, która na przykład wybiera pierścionki u jubilera. Czy ten waga będzie chciała? Ale ta osoba balansuje. Mi się wydaje, że ta osoba może nie wiedzieć jeszcze, jak na przykład tobie coś powiedzieć. Będzie myślała może w ten sposób, może w ten sposób. Ale zdecydowanie zobaczcie. Wy jesteście ich spełnieniem marzeń. Ty, Wagusio, jesteś spełnieniem marzeń. Ten związek, ta osoba chce mieć związek z tobą. I to poważny związek z tobą. I ta osoba jest poważna. Król Pentakli to jest król, bardzo poważny król. To jest król, który to nie jest jakiś lovelace, to nie jest jakiś romantyk, to nie jest jakiś, który tam w marzeniach, to jest taki król, który myśli porządnie o przyszłości, twardo stąpa po ziemi, potrafi zorganizować sobie życie. I mi się wydaje, że to jest ten król. I ten król, on już sobie tam w głowie coś kombinuje, on zdecydowanie chce z tobą zacząć coś nowego. Trzy asy. I teraz mamy małżeństwo. Ja tak to przeżywam, bo to są też karty dla mnie. Także wow. Wow, Wagusie. Super, mamy czytanie. I ta osoba może się trochę tak czuć odsunięta od ciebie, bo ty jesteś, bo ty Wago nie widzisz, bo ty jesteś tam zabiegana, pracujesz ciężko i po prostu sama nie wiesz, co tam... To znaczy, ty wiesz dokładnie, co ty chcesz. Masz wszystko zapanowane, ale ty się bardziej... ty masz swoje zajęcia. Ty nie masz czasu. A ta osoba poważnie myśli na temat związku z tobą. Super karty, Wago. Musicie mi napisać w komentarzach, która z was została już ten pierścionek zaręczynowy. Czekam i czekam, się nie mogę doczekać. I porada dla Wagusi. Wybiorę trzy karty z poradą. Także macie love lasa tu jakiegoś, dajcie mi znać, czy to prawda, czy jest tam ktoś, nie, słuchajcie, możecie nawet nie wiedzieć, bo mi się wydaje nawet, że ten król, to on was na razie obserwuje i wy tak do końca nie wiecie, bo wy pracujecie ciężko i w ogóle będziecie mieć moment taki zdołowania, że was nikt nie chce, że was nie, ale ten król was obserwuje i ten król czeka na właściwy czas, żeby wam to powiedzieć. Jaka jest porada dla naszych wag? Musicie mi napisać w komentarzach. Decyzja, plany na przyszłość i król pucharów. Jest ktoś. Teraz mi wyskoczył król pucharów. Ale król pucharów to jest osoba, która kocha, która nie ukrywa uczuć. Także a może ty możesz być trochę bardziej w energii króla pucharów. Być bardziej, otworzyć oczy na miłość i nie skupiać się na tej robocie, na tej pracy, cały czas pracować, robić coś. Może porada jest właśnie taka, żebyś się trochę rozejrzały się dookoła i się może bardziej skupiły na uczuciach. Także będziesz miała decyzję do podjęcia na temat swojej przyszłości, na temat przyszłych planów, Wago. I może zostań w tej energii tego króla pucharów. Na ten tydzień. Trochę może popatrz na rodzinę, może popatrz na te osoby, które kochasz, nie zaniedbuj ich, pokaż, że ich kochasz. Bądź tym królem pucharem. Król pucharów to jest taki dobry tata, jeżeli chodzi o kobietę, to będzie taka dobra osoba, taka rodzic, który ma zawsze czas na rozmowę o uczuciach, pokazuje te uczucia, potrafi pokazać te uczucia, więc wy, Wagusie, może skupcie się trochę też na osobach, które kochacie, ale jest decyzja, będziecie miały decyzję do podjęcia na temat przyszłości, także i jest czas już na podjęcie tej decyzji, także mamy sąd. I sądka to oznacza, że już jest czas, już ktoś czeka na waszą odpowiedź, jest czas na podjęcie decyzji. Także w tym tygodniu będziecie przez następne 7 dni, może ktoś wam da ofertę i wy będziecie musiały odpowiedzieć i podjąć decyzję, co wagusie nie lubią robić za bardzo, jeżeli jest poważna decyzja. Także jest decyzja do podjęcia, będzie do podjęcia decyzja. Może będziecie się jeszcze trochę wahać, bo mamy te dwa kije, myśleć, ale kierujcie się sercem, wagi. Otwórzcie to swoje serce, przestańcie już pracować.
Słuchajcie, Bagusie, dajcie mi, jeżeli jest tam król jakiś pentakli, to zakomentujcie mi tam, dajcie mi w komentarzach tam, czy się zgadza, czy tam wiecie o jakimś królu, który jest bardzo wami zainteresowany. Bardzo. Bardzo się... Daj mi związek z wami poważny. Także trzymajcie się, Bagusie. W niedzielę robi live'a. Godzina 5 czasu angielskiego, godzina 6 czasu polskiego. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, wpadnijcie na tego live'a, przynieście sobie swoją kawę, oczywiście nie sąsiada, przynieście ciastka jakieś, czy nawet papierocha, bo ja palę elektrycznego. Także posiedzimy razem i postaram się poodpowiadać na wasze wszystkie pytania, bo pozostańcie na czacie. Bardzo i chciałabym mieć z wami też również kontakt, także spotkajmy się w tą niedzielę. Jak macie czas po południu, wieczorkiem, dajcie znać, jak się nudzicie, wpadnijcie na mój kanał, pogadamy, powróżymy sobie z tarota, poodpowiadam wam na pytania, a również 11 w sobotę jest losowanie, także wylosuję osobę, która wygra 10-minutowe prywatne czytanie. I to tyle z ogłoszeń. Coś chciałam jeszcze powiedzieć, nie, ale to wszystko. Także trzymajcie się, kochane was, Wagusie, serdecznie was pozdrawiam i bardzo, bardzo wam dziękuję, że mnie oglądacie. Zapisujecie się na moim kanale, komentujecie, lajkujecie, bardzo wam serdecznie dziękuję. Jesteście super. Także zobaczymy się w następnym tygodniu na czytanie tygodniowe. Trzymajcie się, kochane, pozdrawiam i mam... Komentujcie mi na temat tego króla, jestem ciekawa, lubię plotki. Dobra, na razie, Wagusie, pa, pa.